Agata nie boi się eksperymentów. Dlatego na finał Malwina przygotowała dla niej coś naprawdę awangardowego. Neonowe kolory i nawiązania do lat 90. to trendy, które w tym sezonie królują w modzie ulicznej. No, poleciałaś, ci powiem. Jakie neony! Total. A dokąd dolecieliśmy? O Jezus, co to jest? Nie no, masakra. Gówno. Naprawdę, to zaszokowało mnie to, jak to brzydko i tandetnie wygląda. Co by powiedzieli na taki strój w Łodzi? No, sądzę, że jakby mnie ktoś tak zobaczył, to by na mnie napluł. No co? Serio? Spódnica, jakbym, nie wiem, z worka na świeci. I ta czapka jeszcze, jak wyciągnięta z, jak z niemieckich filmów. A to źle? No raczej niedobrze. Dlaczego? No, kicz. Co? Całe techno jest kiczem. Ale to jest modny kicz teraz. Neony, to ja się ta nie pseudo skóra węża. Dla mnie to jest bardzo mocna stylizacja. Jak na ulicę? Nie. Ale jeżeli miałbym modelkę tak wystylizowaną do super sesji zdjęciowej, na pewno wyszłoby super zdjęcie. Jeżeli boicie się kolorów fluo, które będą królowały w tym sezonie, no to niestety nie polecam takich rozwiązań. Natomiast jeżeli wchodzicie w ten trend, to on będzie wyglądał tak. Dla mnie to jest kicz, no. Każdy ma swoje zdanie. Każdy ma swój kicz. Każdy ma swój. Lepiej się czułaś w tamtym wydaniu? Twojej pierwszej twarzy? Tak, zdecydowanie. Z tej stylizacji bym zostawiła tylko i wyłącznie buty i skarpetki. No i świetne są włosy. Akurat to jest dobra robota wykonana. Jak zrobię ci zdjęcie w tej stylizacji, to wstawisz na Insta? Wstawię. A, no przynajmniej tyle. Dobra, to co? Chodź, idziemy robić zdjęcia. Dobra, idźcie, ja się muszę wypłakać. Po prostu zwolnijcie mnie. Nic mi się nie udaje, jestem do niczego. No. A najgorsze jest, wiecie co? Że mi się podobają te stylizacje. Przykre jest tylko to, że tylko jej. Będzie taki mały zastrzyk kolorystyczny na twoim Instagramie. Stań sobie tutaj, ale w żakieciku daj, paltocik nałożę. O, już nie będzie pełen stajni. Możesz być nawet tak nadąsana, to jest całkiem trendy, wiesz? Taka niezadowolona z życia i tak dalej. Jak nie chcesz, to nie musisz, wiesz? No trudno. Ciekawe, co ludzie na Instagramie powiedzą o tym. Na pewno będą w szoku. I co, ale pozytywnym, czy powiedzą, że zwariowałaś? No chyba to drugie. Bo wcześniej nie uważali, że zwariowałaś. Trafiony, zatopiony.